Ciągnik rolniczy to także bezpieczeństwo użytkowania. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowania, w 2018 roku Unia Europejska swoim rozporządzeniem o nazwie Tractor Mudder Regulation wprowadziła dodatkowe obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa. Są to dodatkowe lusterka, dodatkowe poręcze, dodatkowe oznaczenia, naklejki i szereg innych rozwiązań, które mają zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania ciągnika rolniczego. Kabina ciągnika 5115. Na prawej konsoli umieszczono przycisk do uruchamiania napędu wałka i przycisk do funkcji AutoWOM. Napęd wałka uruchamiamy wciskając przycisk i przytrzymując go przez chwilę. Wąt pracuje. Operator przed opuszczeniem kabiny wcisnął przycisk bezpieczeństwa umieszczony na desce rozdzielczej. Natomiast jeśli by tego nie zrobił, w ciągu 7 sekund od momentu, kiedy opuści kabinę, wałek zostanie rozłączony. W ciągnikach, które WOM mają sterowane mechanicznie za pomocą dźwigni, wałek zostanie zatrzymany poprzez wyłączenie silnika. Przycisk bezpieczeństwa umieszczony akurat w tym modelu na desce rozdzielczej oczywiście nie zapewnia tego bezpieczeństwa sam w sobie. Bezpieczeństwo użytkowania ciągnika zależy od operatora. Przycisk bezpieczeństwa, wciśnięcie jego przed opuszczeniem kabiny przy pracującym napędzie wałka WOM, a więc przy pracującej maszynie, to niejako potwierdzenie operatora, że operator zdaje sobie sprawę z tego, że wychodzi do maszyny, która pracuje, która może być niebezpieczna.